Równość i pluralizm. Raz jeszcze pozwolę sobie przypomnieć działania polskiego rządu, który tuż po kanonizacji Jana Pawła II wyraził zdecydowaną wolę ratyfikacji konwencji, która umożliwia redefinicję małżeństwa i wprowadzenie deprawacji w zakresie edukacji seksualnej. To działanie polskiego rządu musiało spotkać się z odzewem, z oceną. Wyrażoną przez wielu hierarchów Kościoła, zwłaszcza w dniu w uroczystości 3 maja. Z kolei ta ocena polskich biskupów spotkała się niemal natychmiast z krytyką niektórych polityków, niektórych także mediów. W tej krytyce bardzo często, tak jak i w wielu analogicznych przypadkach, pojawia się argument pluralizmu poglądów i autonomii państwa i Kościoła. Zdaniem krytyków Nauczania kościelnego, przepowiadanie biskupów jest wręcz aroganckie w stosunku do zasady pluralizmu. A przede wszystkim ma ono dążyć, ich zdaniem, oczywiście, do tworzenia państwa wyznaniowego w naszej rzeczywistości. Powiedzmy, że to są ciekawe poglądy. Biskupi, tak jak i cały Kościół powszechny, zabierając, zabierając głos, w tych sprawach dotyczących małżeństwa i rodziny odwołują się przede wszystkim do porządku racjonalnego. Nie argumentują prawem boskim, nie argumentują teologią, ale odwołują się właśnie do porządku racjonalnego. Jeśli zatem ochrona tego porządku, ochrona racjonalności, ochrona zdrowego rozsądku jest wyrazem narzucania wyznaniowości państwa, to to zastanówmy się w takim razie, co zostaje nam w przestrzeni państwa bezwyznaniowego, państwa świeckiego, absurd, głupota, chaos pojęć, obstrukcja myślowa przy powtarzającej się biegunce słownej ustaw stanowionych bez sensu, bez wyczucia, bez myślenia o przyszłości. Wszak biskupi nie apelują o przymus czy nakaz sakramentalności małżeństwa dla wszystkich obywateli, tylko o to, by za tym pojęciem, pojęciem małżeństwo krył się rozsądkowy, potwierdzony przez tradycję, prawo, przez sumienie, związek tylko i wyłącznie kobiety i mężczyzny. Bardziej może ciekawym jest argument krytyków kościoła odwołujący się do pluralizmu. On zapewne przemawia też do pseudokatolików rządowych, którzy myślą, że konsumpcja świętych obrzędów to jedno, a wyznawanie antykatolickich poglądów to już kwestia, no właśnie, dozwolonego pluralizmu i relatywizmu. Otóż warto przypomnieć i im, i sobie nawzajem, nam wszystkim, że za pontyfikatu świętego Jana Pawła II ukazała się nota Kongregacji Nauki Wiary Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu publicznym. Oprócz konkretnych pozytywów współczesnego kształtu tego życia, watykańska nota wymieniała kilka negatywów, a wśród nich relatywizm kulturowy, obronę etycznego pluralizmu, obalenie i rozkład rozumu oraz zasad prawa naturalnego. Oraz tezę, że pluralizm etyczny jest warunkiem demokracji. To właśnie te negatywy sprawiają, że dochodzi współcześnie do tego, że z jednej strony obywatele żądają całkowitej autonomii dla swoich wyborów moralnych, a z drugiej strony prawodawcy sądzą, że taka wolność wyboru zostanie zapewniona przez formułowanie praw nie liczących się z zasadami naturalnej etyki. Nie liczących się z zasadami rozumu, racjonalności człowieka. Problem w tym, że ta relatywistyczna koncepcja pluralizmu nie ma nic wspólnego z prawnie uzasadnioną wolnością obywateli. To właśnie dlatego tak bardzo ważne w tej sferze jest nauczanie kościoła, bo ono przypomina nam o zasadach zdrowego rozsądku i ono zarazem zabezpiecza wolność przed ryzykiem anarchii.